Kocyk Włodzimierza Lenina. Kiedy ponad 50 lat temu odwiedzałem w Moskwie mauzoleum Lenina, moją uwagę zwrócił nieefektowny kocyk przykrywający dolną część wodza rewolucji. Po co ten kocyk? Zastanawiałem się półgłosem. Może mu nogi śmierdzą? Powiedział kolega. Albo buty mu ukradli? Kocyk powrócił pół wieku później, służąc Władimirowi Putinowi podczas odbierania defilady z okazji Dnia Zwycięstwa. W powietrzu wprawdzie wisiała klęska. Zapewne dlatego nie wystartowały samoloty, a sam opuchnięty dyktator wyglądał jak jego poobijana armia, zaliczająca właśnie pogrom na miarę klęski hiszpańskiej niezwyciężonej armady z roku 1588, też zresztą zniszczonej na własne życzenie. Z wojnami jest jak z jazdą na tygrysie. Łatwo jest zacząć, natomiast bardzo trudno skończyć. Oczywiście, gdyby Putin kierował się trzeźwą kalkulacją, gdzieś po trzech, najpóźniej 7 dniach agresji, widząc, że nie udał się blitzkrieg, Kijów się broni, a Załęski nie uciekł, powinien pod byle pretekstem zakończyć całą operację. Niestety, prezydent Federacji Rosyjskiej postanowił iść w ślady Hitlera i dokonać u schyłku żywota, no biologia jest nieubłagana, czynu, za który ludzkość go popamięta. W swoich pamiętnikach minister Galeazzo Ciano odnotował wyznanie Adolfa, że postanowił on rozpocząć podbój świata, póki on i Duce są jeszcze młodzi i im się chce. Putin też najwyraźniej uznał, teraz albo nigdy. Tyle, że pragnąc działać w stylu Hitlera, nie wiedzieć czemu, zamiast brać wzór Führera z roku 1939 i 40, kopiuje tego z 1945, schorowanego, ledwie wysuwającego nos z bunkra. Obaj podobnie postanowili żyć w wymyślonej rzeczywistości. Putin wszedł na wojenną ścieżkę, opierając się na fałszywych danych wywiadowczych i nie przyjmując informacji o klęskach, stratach i ofiarach. W ten sposób stał się karykaturą Hitlera, przedstawiającego na mapie nieistniejące armie, liczącego na Wunderwaffe i jakiś cud w polityce światowej na miarę cudu domu brandenburskiego. Przypomnę, w roku 1762 nagły zgon carycy Elżbiety i objęcie tronu Rosji przez Piotra III ocaliło Prusy przed anihilacją. Jednak w roku 1945 żaden cud się nie zdarzył, bo nawet śmierć Roosevelta nie rozłupała wielkiej koalicji. Tu też się nie zdarzy. Bo choć Niemcy i Francja bardzo by chciały, żeby Rosja wyszła z konfliktu z twarzą, Ameryka na to nie pozwoli. Dzięki strategii Putina nie ma dziś dla Rosji dobrych scenariuszy na przyszłość. Wariant pierwszy to autarkiczna, odseparowana od świata tyrania, osuwająca się w przepaść cywilizacyjną. Wariant drugi. Kolejna smuta i defragmentaryzacja państwa. A trzeci, lenno chińskie, podporządkowane globalnym interesom Pekinu i zwolna kolonizowane przez żółtą rasę. A może jest wyjście optymistyczne przez pokój i reformy? Niestety, rozkołysane nastroje społeczne nie pozwolą Putinowi ani jego następcom na żaden sensowny manewr. Pozostaje więc marsz ku przepaści. Bo przykrycie się kocykiem, nawet na głowę, już nie wystarczy.